Cześć, witajcie. Jesteśmy na placu Kroblego w Bielsku Białej. Gromadzą się już ludzie. Będziemy zaczynać obchody. Godzina W. Gdzieś zabiją syreny w Bielsku Białej. Przechodzę, przejmuję pałeczkę. Jest ze mną Wiktoria. Witam. Którą znacie, którą już zdążyliście poznać. Wam pokażę, jak się gromadzą ludzie. No i oddaję transmisję Wiktorii. Za chwilkę wrócę. Dalej jeszcze pokażemy. Dzień dobry bardzo, jest Anetka, hej. Myślałam, że nie zdążę. Cześć, cześć. Na początek. No, to jest Wiktoria. A, to Wiktorię się znacie. No. No, przyszli nasi przyjaciele, wolni ludzie. Już wam pokazuję, co się tutaj dzieje. Daj, czołem. Jest beka, jest stal. Jak najbardziej. Dobry, witam serdecznie. Siemanko, jest i Wojtek. Siema. Siema, siema. To jest Wiktoria. Poznajcie się. No. No. Także co, ja oddam transmisję w ręce Wiktorii. Będzie robiła relację. No cóż, no, a ja idę tam pomagać przy banerach, przy flagach. Czołem, trzymajcie się i oglądajcie. Dziękuję. Thank you.
Banerze, albo chcecie stanąć tam z nami, to zapraszamy. Dzień dobry. Hejka. Cześć, witaj. Cała. Witam wszystkich. Thank you.
Thank you.
nie wiem. Thank you.
teraz kolega Damian zmierzymy się w Polsce i do Polski podcastu. Panie Polskie, to Polskie, choć okazało się tylko prędko, przyjeżdża właśnie dziś, kiedy 10 tysięcy Polaków razem prawie tutaj przybytymi zbierają się, by uczcić cześć o bohaterski oświeceniu powstańców. W przeszłości nie da się zmienić. Wyszliwy na dzisiejszej śmierci żołnierzy, gdzie oświecenie uczenia naszej stolicy szył. Nie o kurs porażki chodzi, lecz o pamięć. Nie chcemy pracować się osłodą klęską, lecz pamiętać o tych, którzy dokonali bohaterskiego poświęcenia w imię ojczyzny. Witaj te, którzy z tego wydarzenia wstępują w miejska rodzice, uczestnik uczestnej konstrukcji tożsamości narodowej, będącej zjawiskiem uniwersalnym i naturalnym dla każdego człowieka. Co roku 1 sierpnia zapalamy pić tym, którym odebrano wszystko, od ojczyzny aż po wolność, ale nie odebrano im wolności. Nie możemy zapomnieć o uczynek oczy szkockiej, o kampanii wrześniowej, o wołaniu, o żołnierzach wyklętych, poniesienie klęskę w tych walkach, o partii, o prawda. Ale to w jakiś sposób umniejsza naszemu narodowi, byliśmy jak lew zatęczony w ruch i zabraliśmy ze sobą tylu, ile trzeba. Albowiem nacjonalizm to nie wyłącznie przywiązanie do ziemi i kultury, lecz także wspólna pamięć o poświęceniu dla tych, którzy poświęcili dla niego swoje życia. Każdy patriotyk miałby się wziąć męczenników za sprawę. To nasza niezmienna i odwieczna wola, by zawsze być gotowy na poświęcenie. To poświęcenie to miłość. A miłość, nieważne, czy ta rodzinna, czy narodów i ojczyzny. Każda opiera się na wspólnym, jednym fundamencie. Jesteśmy zwarci, gotowi bronić to, co kochamy. A fakt, to obrona, często to obrona jest niekwestionowanym nieszczęściem. Cierpienie i ból pozwala nam jeszcze wytrwalej spać przy narodzie. Pozwala nam zyskać niezłomność, która jest potrzebna do wypełnienia obowiązku na nas ciążących. Kto umarł honorowo, postawił po sobie pomnik, który my, następne pokolenia, mamy obowiązek chronić i pielęgnować. Wszystkie pracownicy, jakie próbują nam mówić liberałowie o bezsensowności naszego dzisiejszego święta, zakłada naiwność, która nam, współczesnym Polakom, jest obca. Na przekór wszystkim obchody posłania wartościowego stały się jednym z największych zdarzeń patriotycznych. Oto mit, który znalazł się na stale w naszym repertuarze tożsamości narodowej. Czołem o powstańcom! Czołem! Czołem! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Mamo, zapraszam teraz kolegę z Polskiego Funduszu Narodowo-Rozwojowego do wygłoszenia prośby. Bogacz to pański, jeśli na walczyć mało. Jeśli na walczyć mało, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie Polak tak samo, jak tyle tysięcy. Polego polskie żołnierze, za wolność naszą ich sprawę. Ja w Polsce mało tak strasznie wierzę i świętość naszej sprawy. Jeśli na walczyć mamo kochana, nie płacz, nie cieba, ciesz się jak
świat. Serce mam pieśni rozpołapane, serce mi gdzieś na studnie gra. To jest tak strasznie dobrze mi pchana w ręku. I śmierć się prosto w twarz. A potem zmierzyć i trać do wnętrza, za kraj wolno nasz. Jeśli da walczy słowo. Tam pójdę trochę bliżej, bo nic nie słychać, wiesz? Oddział Narodowej Sił Zbrojnych Marszówce po stronie warszawskiej. Brygada dyspozycyjno-zmotoryzowana koło. Przy kwaterze głównej NSZ, pułk rozpoznawczy Grada Batyńskiego. Legia Akademicka, dywizjon artylerii zmotoryzowanej MŁOD. Oddział Bary, majora Włodzimierza Kozakiewicza, pseudonim Bary. Żandarmeria Grupy Północ Armii Krajowej, zgrupowania Wrobry 2 Armii Krajowej, w tym korpus, kompania numer 1 Warszawianka, kompania numer 2. Zgrupowanie 1 Dywizji Piechoty powołanie Związku Dywizji w dniu 8 sierpnia 1944 roku. W składzie pułk imienia generała Władysława Sikorskiego, popularny pułk Sikora, pułk imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego, pułk imienia hetmana Stefana Sławieckiego. Zgrupowanie 2 Dywizji Piechoty powołane w Związku Dywizji 8 sierpnia 1944 roku. Pułk Czwartaków, pułk Legia Puławska, pułk imienia generała Romualda Traugutta, kompania uzbrojenia kapitana Jura, kompania podporucznika Leonarda Kancelarczyka Jeremiego, kompania Piatu Czesława Kajetana Turkiewicza, Wira, kompania Tadeusz Czarny, porucznika Tadeusza Skomińskiego, kompania dyspozycyjna Komendy Pałacu Warszawa w Śródmieście Południe, batalion Stefana Czarnieckiego, zgrupowanie Gozdawa. Dwa dni na brudnie walczył 300-400-osobowy oddział Armii Krajowej obujący ochotników Narodowych Sił Zbrojnych. Okolice Warszawy, Puszcza Kampinoska, bateria Kampinos porucznika Stefana Telichowskiego, Andrzeja Skalskiego, od końca sierpnia w Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Lasy Hojnowskie i Lasy Kabackie, jednostki NSZ Samodzielnego Batalionu imienia Brygady Czesława Mączyńskiego, w tym kompania leśna imienia Szarego, około 150 dobrze uzbrojonych żołnierzy. Także bataliony Gustaw i Harnaś z Narodowej Organizacji Wojskowej. Wszelkie merytoryczne. Dziękuję. Słuchajcie, będziemy powolutku kończyć tutaj pikietę. Ale przed zakończeniem... Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Słuchajcie, jest tak, że będziemy tutaj kończyć to zgromadzenie. Natomiast to jeszcze nie jest koniec imprezy. Dlatego, że spotykamy się tak mniej więcej za pół godziny na cmentarzu na Błoniach, koło ATH. To jest tam bodajże ulica Startowa się tu nazywa, jeśli się nie mylę. Tam po prostu złożymy wieńce i kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej. Z tego, co jest mi wiadomo, nawet co najmniej jeden żołnierz biorący udział w Powstaniu Warszawskim właśnie też tam spoczywa. Taka nasza droga, niestety przy tego typu uroczystości, no musimy zakończyć sprawę oddając hołd zmarłym, który była no nieprawdopodobna ilość. Sprawdziłem ostatnio, jaka jest ilość mieszkańców miasta Bielsko-Biała. Okazałoby się, że jeżeli wszyscy, ale to wszyscy w tym momencie umieramy, nie ma żywej duszy w mieście, to i tak to nie jest taka ilość, jaka straciła życie w czasie Powstania Warszawskiego i tuż zaraz po nim. Dziękuję wam bardzo, zapraszam na cmentarz i tam oczywiście modlitwa również za zmarłych. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Czołem! Chciałem wszystkim Polakom przypomnieć, że udział w pacyfikacji Powstania Warszawskiego oprócz nazistów
brali również Ukraińcy pod szyldem SS Galicja. Dziękuję. Cześć i chwała bohaterom! Także uroczystości zakończone. Patrioci z Bielska Białej zwijają banery. A my może pójdziemy zapytać ludzi. Dzień dobry. Mam kamerę na siebie skierowaną, chyba że mogę zadać pytanie, jak się podobały uroczystości. Mogę skierować kamerę? Proszę. Mogę? Dobrze. To jak się Państwu lub Panu podobały dzisiejsze uroczystości w Bielsku Białej? Jak zwykle miasto Bielsko Białe nie zapomniało o powstańcach warszawskich, o tych, którzy oddali życie za ojczyznę, w tym zrywie, który może nie do końca był w 100% dobrze zaplanowany, ale który na pewno był takim tragicznym wydarzeniem w dziejach całego naszego narodu. Super, super. A jak frekwencja? Powiem szczerze, dojechałem na ostatnią chwilę, więc nawet się nie obejrzałem wstecz. Teraz opustoszało, ale przed momentem to było... No, to, nie wiem. Zauważyłem, przystrojony motocykl stoi. Tak, tak, dokładnie. Także pięknie, szacunek dla organizatorów. Szkoda, że nie ma tutaj chyba nikogo z przedstawicieli władz, czy no, to nie gminy, nie ma. Samorządu, powiatu czy województwa. No, no, na niestety. Zasadzie żadnych czynnych polityków nie widzę w tym gronie. Niestety, niestety nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Tak, trzymajcie. Dziękuję. Cześć. Hej, cześć. Co myślicie o uroczystościach? Jak udane, nieudane, jak frekwencja? Zadowolenie. Nagłośnienie podobno słabo. Słabo było słychać. U nich to norma. No. Oni jakoś nie mogą się poradzić z nagłośnieniem. Te przed chwilą pan... wspomniał, że brakowało tutaj jakichś ludzi zarządzających miastem. Co... No to chyba nie dziwi. Oni nie pojawiają się na taki. No nas to nie dziwi właśnie, no tak, tak. To znaczy coś się działo przed uroczystością pod teatrem i tu tam było więcej ludzi jak tak? tutaj, ale nie wiem o co. Okay. Może wiesz, nowa premiera spektaklu jakiegoś. Tak. Ciekawe w jakim języku. No to też ciekawe. No. Także dziękuję za wypowiedź. Zobaczymy jeszcze, jak się tam zbierają. Może pójdziemy na pamiątkowe zdjęcie. Robiłaś już pamiątkowe zdjęcie? Czy jeszcze nie? Tak? Wiesz co? Ja ogólnie mam stronę Andrzej Nacjonalista, cześć, witaj. Ogólnie też jestem redaktorem telewizji Rebel 24, ale wczoraj mi usunęli stronę. No to normalne. No i robię na swoim prywatnym. Tylko zadaniowcy, kurwa, jak kurwa Olszański i inne chuje mogą gadać, kurwa. No, tak. My nie możemy nic. Niestety. Jak sobie wpiszesz na Facebooku, mam na imię Andrzej. Ja nie mam Facebooka, aha, bo ja wychodzę z założenia, to też jest wszystko inwigilacja. A to tak, kurwa, tak. No, ja to nażywam, używam ja jako narzędzie. Bo masz pracę, nie? No. Ale nie będzie ci to dostępne? Weź mi numer i prześlesz mi to. Dobra, dobra. To ja sobie zaprzesz numer pana? A słuchaj, bo jak ja mówię o tym? O no tym... Właśnie specjalnie się zbliżyłem, no bo to jest właśnie bliski mi temat. Nic nie powiedział, nic. No, ja codziennie, bardzo ja codziennie biorę megafon, dokładam na balkon i puszczam ukraińska krew, to wroga krew. Miałem policję o 13:00, otwieram drzwi, milicjanty, ja wiem o co chodzi. Co pan to słucha? Ja mówię, a która jest godzina? No. 22:00 jest, nie ma, kurwa, więc kurwa, wolność Tomku w swoim domku, jebłem im drzwi przed drzwiami. No 510. To ja odejdę, żeby się nie nagrywało, tu zapisz. Odszedłem tutaj, pan podaje Wiktorii swój numer, żebym się z nim skontaktował. No, także... To były najważniejsze słowa, to co ja powiedziałem. Tak, dla mnie były bardzo ważne. Najważniejsze w ogóle wszystkiego. Ale widzisz, przecież te kurwa dzbany na hymnu nie znają, kurwa. Śpiewał ktoś chuja, nikt nie śpiewał. No. Patrioty. Różni ludzie przychodzą na takie wydarzenia. Patrioty. Też czy nie? Patriotyzm, no, wymarsz chyba... śmiercią naturalną, wszystko według ścisłych, wytycznych carycy Katarzyny. Odsłuchaj,
zwierciane odbicie z 1740 roku z przekazu. Jak to mówią, historia zatacza koło, historia się powtarza. I my będziemy mieli drugie. A jeszcze inni mówią, historia się rymuje. My będziemy powtórkę 43 roku, zobaczycie, kurwa. Będziemy w mniejszości za 2 lata, 3 lata będziemy w mniejszości narodowej, a nasze dzieci, wnuki będą się uczyli ukraińskiego języka w szkołach. Do tego dojdzie, zobaczycie. Już prezydent miasta Bielska-Białej się szczycił ostatnio na pewnym wydarzeniu, że 10% mieszkańców Bielska-Białej to już są pochodzenia ukraińskiego. Ta, no na pewno, no ale widzisz, chyba jest zorganizowana impreza, są ludzie, którzy mają to przekazać, a oni nic nie mówią o Ukraińcach, cisza, kurwa, bo nie trzymają ciśnienia. No kurwa. Gdzie my jesteśmy? W jakim kraju? To jest Polska, a nie Ukropolin. Dokładnie, nie? Dokładnie. No. Że dziękuję panu też za te słowa oczywiście. I... Artur jestem. Andrzej, miło mi. No, to będziemy w kontakcie. Tak, już mam, tak. Dobrze, to będziemy w kontakcie. Co do cmentarza... Ja ci powiem, że tak. Jak zaczął się koronawirus, przestałem jeździć samochody. Zaczynamy jeździć autobusami, mówię do ludzi, ściągajcie maski. W szpitalu wojewódzkim jestem 3 razy w tygodniu. Przez te 2 lata nie miałem maski ani razu. Ja też. Ani razu rąk nie dezynfekowałem. Mało tego, chodziłem prowokacyjnie, piłem sobie kawę po całym szpitalu. I ten. I nikt mi kurwa nic nie powiedział. No nie wiem, do czego chciałem zmierzyć teraz. No o tej pandemii coś. No pandemia. Aha. Skończyła się pandemia, bo Władek wkroczył, kurwa, tak, w czwartek, no. Ja w środę doktorowi się nagrywałem, mówię, cisza przed burzą, no i rzeczywiście był wjazd. Masek nie ma, ale Ukraińcy jeżdżą, słyszę te języki ich, nie? No to opuszczam wrogą, wchodzę do autobusu, sam jedyny. Nie wiem, czy cię słyszeli ten kawałek, ale... Znaczy ja będę musiał wtedy odsunąć, ponieważ prawa autorskie, no... Facebook to Facebook, ja nie? To nie jest żadny Facebook, ja czuję, że... Znaczy wiem tylko, że jak muzyka poleci, to po prostu zablokują od razu transmisję. No, ale... Na żywo idziemy? Tak. Trzeba zrobić pi. To tylko u mnie na tym, na profilu prywatnym, także... Ale słuchajcie, piosenki. Trzymajcie telefon. Trzymajcie. To Basti, no Bastiego to każdy zna. No i ja to puszczam normalnie w autobusie na full, mam wyjebane. No i proste. Jeszcze raz dzięki, Artur, my lecimy. Czołem. Czołem. Ja bym cię prosił, żebyś mi tutaj materiał. Dobra, wyszło. Mam numer, spoko. No, że gdzie ta Anetka nam uciekła? Zobaczcie, jaka ładna patriotka. Proszę na nie. Dzień dobry, witam. Dlatego mi się wszyscy zabrali, żeby tam jechać. Chcesz być gwiazdą internetu? Nie, ja podeszłam tam wyżej, powiedziałam, że muszę nagrać. Bo tego stałam tam blisko. I co tam? Co z tym cmentarzem? No nie wiem, czy jedziemy, bo to tam mówili, że za pół godziny, nie? No to jakby coś, to by trzeba było już jechać. Ja nie mam za bardzo transportu. Aha, ja też nie mam. No. Może tam nie zaraz się może coś dowiem. Może ktoś jest samochodem albo coś. Dobra, to ja na tą chwilę kończę relację. Dziękuję Wiktorii za nagrywanie, za pomoc. Jako pani redaktor mam na imię Andrzej. No to... Aha, Sylwia pisze, że ma samochód. I kto jeszcze pisze? Aha, Sylwia pisze. Ale ty tu jesteś gdzieś, Sylwia? Ale to trzeba tempo. No bo to trzeba tempo, to... No, to my już tam ruszamy chyba, bo już tam ekipa rusza. Chyba, że policja nas podwiezie, czy zapytamy się? Zapytamy się policji, czy nas podwiezie na uroczystość. A ty wiesz, gdzie to? A, ucieka policja, przed nami ucieka. Ucieka przed nami policja i co teraz? Kto nas podwiezie? No, uciekają. Zawsze uciekają. Tam z drugiej strony jest bardzo. Tam jeszcze gdzieś, a tam są policjanci na górze jeszcze. A nie, bo to w sumie będzie siara. Może nie pytajmy ich. Nie, bo jeszcze nas ktoś zobaczy, że z nimi tam współgramy, a my jesteśmy dalecy od... My jesteśmy dalecy od zgadywania się z policją. No, dobra, to na tą chwilę kończymy relację. Mam nadzieję, że się wam podobała. Jeżeli dotrzemy na uroczystości na cmentarzu, to
to włączę ponownie relację czołem.